Szanowni goście, pani dyrektor, nauczyciele, koleżanki i koledzy. Witam wszystkich na uroczystości szkolnej zorganizowanej z okazji bieżących świąt Bożego Narodzenia. Okres świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym życiem. Bieżące święta są znakomitą okazją, aby pojednać się z bliźnimi, spędzić dużo czasu z rodziną i cieszyć się miłością innych. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia jasełek bożonarodzeniowych przygotowanych przez uczniów naszej szkoły pod nadzorem pani Elżbiety Lisowskiej. Bardzo ciepły, choć utrudniony dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, choć lata lecą i płyną wieki, choć nas oddziela dziś czas daleki. Od tamtych czasów, gdy w Betlejemie Bóg między ludzi stąpił na ziemię. Przecież my wiemy, to wszystko było. Prawdziwie nam się to tam zdarzyło. Bóg jako dziecko wszak się narodził, dał nam zbawienie, niebo otworzył. My zaś, jak polski obyczaj każe, jasełka chcemy nieść jemu w darze i ofiarować Bożemu dziecku, którego zabić chciano zdradziecko. Niech więc to nasze tu przedstawienie będzie mu od nas zadziękczynienie. Niechże mu będzie miła gra nasza, po takim wstępie serca zaprasza. Piekło i niebo przed sobą macie. Patrz więc uważnie, siostro i bracie. A gdy nam tu pierwszy niebo odsłania, wszyscy czekają wcielenia Pana. Oto jest zacny Michał Archanioł. Sprawdza, czy wszystko przygotowano. Wszystko jest chyba zaplanowane. Wszystko powinno być zgodnie z planem. Brzuchek zrobiony, stajnia sprawdzona. Zwierzęta czyste, ściółka zmieniona. Cóż, to nie hotel, ale Syn Boży. Będzie miał chociaż dziś na ułożyć. Jezus ma się dziś narodzić, by ludzkie plemię z grzechów wyzwolić. A już niemal wieczór, więc zgodnie z planem, wnet aniołowie zbudzą pasterzy. Niech dziś każdy do szatki powierzy. Oddadzą pokłon i nie wracając, innym o Bogu opowiadają. Tak się rozniesie wieść wśród narodu. Innym powiedzą króle ze wschodu. Gwiazda ich wiedzie, idą królowie. Wszystko to Pan Bóg wymyślił sobie, by ludzie Syna Jego poznali, no a przez wiarę by się zbawiali. Plan znają tylko anioły same. To tajemnica przed Bogiem Panem. Każdy dochować przysiąg ją wiecznie. Tu nikt nie zdradzi, więc jest bezpiecznie. Czas wciąż płynie i zaraz trzeba ruszać już w teren ku chwale nieba. Godzina zero. Bóg przyjmie ciało. Już wszystkie światła pogasły i w lesie śpią zwierzęta. Już wszystkie głosy ucichły, to noc zaczęła się święta. To ta noc to wszystko zmieni. Zejdzie wreszcie Władca Ziemi. Da nam pokój, zło naprawi. Już go chór aniołów sławi. Thank you.
Raduj się o ludzkie plemię, przyszedł Jezus już na ziemię. Dziecka zjadł się o sobie, w nędznej szopce, on Bóg człowiek. Więc czym prędzej pospieszajcie, chwałę swemu Bogu dajcie. Złóżcie pokłon tej dziecinie, a nagroda was nie minie. Hej, pasterze, hej, wstawajcie, do Betlejem pospieszajcie. Idźcie pokłon Panu złożyć, zszedł na ziemi już Syn Boży. Chyba chorzy on może, lub nie żywi? Nie, mój Boże, oni chrapią. To Bóg dla nich leży w żłobie, a tu oni chrapią sobie? Lecz ja zaraz ich rozbudzę. Wstawać, pasterze! Co jest? Wróg, śpieg, zwierzę? Nawet wyspać się nie dadzą. Ale dobrze wam poradzą. To już to jakieś zjawy przecie. O duchowie ze skrzydłami, co wy zrobić chcecie tam? Nie, nie chcę, to jedzie, nie wiem. Boże drogi, co on krecze? Nie jesteśmy my wrogami, ale z nieba anioł. Wysłał do was nas Bóg z nieba, bo nowinę wiedzieć trzeba, wam radosna. W Betlejemie Mesjasz Pan przyszedł na ziemię. Mesjasz świętego ludzkości, chwała Bogu wysokości. Dzieci cały się czekali, wciąż te skinni wyglądali. Bo radosna to nowina, mówcie tak, że Boga się. W jakim zamku czy pałacu Bóg na ziemię stąpić raczył? O nie, mili pastuszkowie, Pan w ubogim leży w łowie. Bo do wszystkich przyszedł ludzi, nie do królów, lecz by służyć. Staje neczce w Betlejemie, Bóg w ubogim żółku drzemie. Z świętej Panny zrodzą dziecię, pójdźcie witać tam go przecie. Więc już więcej nie zwlekajmy, do Betlejem pospieszajmy. Czekaj, bracie, na stada? Niechaj mi Pan wykłada. Racja, ale czymś dalej weźmie Panu na ofiary. To, co ma tu najlepszego, niechaj weźmie. A do tego serce swoje złoży. To największy jest dar Boży. Lecz już idźcie, szybko, prędko, bo królowie pierwsi klękną i oddadzą pokłon Panu. O niego czekanie, Panu. To my pierwsi być musimy. Pierwsi czoła swe skłonimy. Duże, matku, szybko, Kuba, bo inaczej nam tu zguba. Wszak historia nas pamięta, żeśmy spali jak wyglęta, zamiast swego witać Boga. Pójdźmy wszyscy, krótka droga. Do stajenki jest przed nami. My ją wskażemy wam skrzydłami. Betlejem świat zmienił się w ciszę. Już Maria dzieciątko do snu swe kołysze. Józef obok czuwa z radosnym uśmiechem. Zwierzątka Jezuska grzeją swym oddechem. Każde z tych zwierzątek wie, że Pan to z nieba, że zimno mu, biednie usłużyć mu trzeba. Więc każdy, jak może, tak stara się pomóc, by było tu z nimi ich Bogu jak w domu. I dumne są bardzo i cieszą się przecie, że Bóg między nimi narodził się w świecie. A mały Jezus jak do nich się uśmiecha. Lecz zasnąć wciąż nie chce, tak jakby wciąż czeka. Maria z uśmiechem swym dziecku szepcze. Czemu mimo skarbie zasnąć ciągle nie chcesz? Czemu w dar spoglądasz? Kogo ci potrzeba? Zaśnij, że mi zaśnij, moje słonko z nieba. Nagle w środku nocy słychać głosy z dali. Coś się tam dziać może? Może coś się pali? Wyszedł ze stajenki Józef, dal spogląda. Jakieś ludzi widzi, ktoś tutaj nadciąga. Biegł nam, Mario, jakaś karawana. Możni ludzie znać, rzecz to niesłychana. Ale myślę, Mario, że to są królowie. Bo po co korony mieliby na głowie? Jadą w naszą stronę. Boże, toż na przedzie, na pięknym wielbłądzie, czarny jakiś jedzie. Zaraz tutaj będą, lecz oczom nie wierzę. Oto z drugiej strony biegną też pasterze. Ależ oni pędzą, czy ich tam kto goni? Wiesz co, Maria, chyba królów chcą przegonić.
Lecz cóż to, królowie też znać przyspieszają? Nic ja nie rozumiem. Wyścig jakiś mają? Pasterze z królami? Nonsens. O co chodzi? A może dla zdrowia biegną sobie młodzi? Ale o tej porze to już gwiazdy bledną. Nie twórz się, Józefie. Do dzieciątka biegną. Biegną do Jezusa? Skąd to możesz wiedzieć? Anioł mi to mówił. Chciałam ci powiedzieć, ale zapomniałam. Biegną złożyć dary i hołd jemu oddać. I serca ofiary. I pewnie chcą zdążyć jedni przed drugimi. Kiedy tu przybędą, zaproś się nad nimi. Dobrze, droga Maryjo. Przyniosę im wody. Pewnie im się przyda tutaj dla wody. Ha! Jesteśmy pierwsi! Jesteśmy pierwsi! Przecież żeśmy jednak królu wyprzedzili. Żeście tu wygrali temu zadziewczacie, że koron tak ciężkich na głowie nie macie. No i to zabrania też etykieta, żeby król przez pole miał ganiać jak rakieta. Dlategośmy dla was wygrać tutaj dali. Jakby tam nie gadać, to myśmy wygrali. Byliśmy tu pierwsi, bośmy was puścili. Szkoda z nimi gadać, zostali spłumili. Ejże no pasterze, z nami się równacie. Zaraz zobaczymy, czy tutaj wygracie. Jeszcze raz też królu, byśmy zwyciężyli? Czyście się szaleją po drodze napili? Szliście do Jezusa dary złożyć, więc mi się nie kłócić, zaraz się pogodzić. Jezus się rozpłakał od tych waszych krzyków. Pobudźcie się prędko i bądźcie już cicho. Pan Bóg przez nas płacze? Przypadnie, królowie, o co żeśmy chwili wymyślili sobie. I wy, pasterze, radźcie nam wybaczyć. Chcieliśmy być lepsi, Jezus przez nas płacze. Dobrze, że skończyliście te głupie zawody. Swadów nam nie trzeba, może komuś wody? Patrzcie, oto do was znowu się uśmiecha. Dobrze, że jesteście. On tu na was czekał. Panie naszy królu, przyjmij nasze dary. Razem chcemy złożyć serca swe ofiary. To mirra, kadzidło, złota trochę, panie. A od nas ten wełnę przyjmij nam dary. Bądź tu naszym panem i zawsze i wszędzie. Dwóch zaraz nas, o panie, służyć ich będzie. Jeden musi wracać, czekają do trzody. Dzięki wam, kochani. Bierzcie jeszcze wody, boście utrudzeni bardzo tą podróżą. Dzięki wam i za to, że chcecie nam służyć. Dzięki wam za wszystko i on wam dziękuję. Ale teraz bardzo snu już potrzebuję. Czuję, że wnet zaśnie, więc kłaść go już będę. Zaśpiewajcie jeszcze do snu mu kolędę. Gdy śliczna panna syna kołysa, abdykacji, wciąż są tamtej demokracji. Nie pozwolę, jestem królem, władcą świata i w ogóle. Kto na drodze będzie stanie, straszną karę wnet dostanie. Brawo, brawo nasz Herodzie, silne rządy są dziś w młodzie. Ktoś ty, jakże się tu dostał? Pilnowanie dałem rozkaz. To rozstrzelać rozkaz straży, bo jak widzisz, ja tu włażę. Tyle, że to nic nie zmieni, bo miam panem świata cieni. I jak zechcę, tak tu stanę. Zwą mnie diabłem, ten szatanem. Boże, diabeł! Po co wzywać tu imię niebieskiego? Nic nie przyjaciół. Dogadamy się, kolego. O czym będziemy rozmawiali? Idź precz, niech cię piekło spali. Nie chcesz dzisiaj z nami mówić? Trudno, to cię może zgubić. Cóż, niech władzę biorą młodzi. Czekaj, czekaj. O co chodzi? Nic takiego.
tylko tyle, żeś już królem tylko chwilę. Nowy król zacznie władać. Chcemy pomóc. Nie chcesz gadać? To trudno. Cześć, frajerze. Nie, nie, czekaj. Mówiąc szczerze, to był żart, mój panie czarcie. Cóż to, nie znasz się na żarcie? Siadaj proszę. O co chodzi? Jaka władza? Jacy młodzi? Powiem więc bez lania wody. Jest na świecie już król młody. W Betlejemie się narodził. Ale zaraz, o co chodzi? W Betlejemie, diabełeczku, mam agentów w tym miasteczku. Nie ma groźnej tam dzieciny. Wciąż przynoszę mi nowiny. Co dalej? Przestań tyle zdenerwować, z kim musimy tu pracować? Myśl troszeczkę, myśl o chwili, gdy trzy króle tu przybyli. Czy pamiętasz, co mówili? Czego chcieli? Gdzie dążyli? Owszem, byli. Powiedzieli, że jakiegoś króla chcieli uczcić niskim swym pokłonem i za gwiazdy szli ogonem. Nie, nie byli niebezpieczni, to wariacja coś śmieszna. Głupia pało, trzech ich naraz zwariowało. Przyszli oni w twoje ziemię króla znaleźć w Betlejemie i uczcili darem złotym. Nie wiedziałeś, głupcze, o tym? Więc naprawdę jest król nowy? Zamach stanu już gotowy? Nie ma więc co dłużej zwlekać, brać pieniądze i uciekać. Boże obym zdążył, Boże drogi. Szybko, złoto, no i w nogi. Siadaj, spokój, po co trwoga? Po co zaraz wzywać Boga? Słuchaj dobrze, ten król przecie to dopiero małe dziecię. Nim dorośli by ci wadzić, możesz teraz je tu zgładzić. Więc mam małe dziecko zabić? Krwią niewinną ręce skrwawić? Zdrygam się, gdy on tak gada. O szatańsko jest to rada. Lecz gdy władza zagrożona, trudno, rzecz postanowiona. Obym zdążył. Ja? Niechże zginie król ten nowy. Już na zbrodnię mam gotowy. Stój, poczekaj, miłodrani. No co ty wiesz o zabijaniu? Wszak z tego masz żołnierzy. I się rozkaz ten powierzy. Słusznie mówisz, lecz już nowy, jeden pomysł mam gotowy. Gdzie on jest ten król dziecinny? Jak odróżnić go od innych? Zabić jedno czy tysiące? I tak piekło gorące. Każe zabić wszystkie dzieci, wszak i jego głowa zleci. Dobrze mówisz, no nasz król. Sprawić ludziom może ból. Tak pomysły was tyranów, gorsze są mieć nas szatanów. No a więc zrób tak, spraw się dzielnie, a zarobisz na patelnię. Do mnie, mój hetmanie. Jaki rozkaz, jaśnie panie? Bierz żołnierzy, niech się stanie. Do Betlejem rusz, hetmanie. Co mam zrobić? I tam wszystkie, bez różnicy, zabij dzieci w okolicy. Co mam zrobić, jaśnie panie? Żart tu jakiś, czy... Hetmanie, jasno chyba rozkaz dany. Ma być zaraz wykonany. Tak jest, panie. Więc korona ocalona, pójdź zbrodniarzu nam ramiona. Idźże teraz odpoczywaj, bardzoś się utrudził chyba. My idziemy już stąd sobie kocioł przygotować, Dawid. O mój Boże, com słyszała, aż się jeszcze trzęsę cała. A ten Herod, trot wcielony, wiem już czemu nie ma żony. Ale nie ma co się chować, trzeba szybko biec, ratować. Ostrzec Marię i Józefa, niech z dzieciątkiem stąd ucieka. Świata złość okrutna, gdy cię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod z bicie w królowie. Nic monarchów nie odstrasza, to Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę im obarcza, nady on się cieszą. Już rozkazu jaśnie pana, zgraja z buców rozesłana. Już płacz i lament słychać wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Józefie, Mario, posłuchajcie. Idziecie, bierzcie, uciekajcie. Herod chce dzisiaj zabić. Kazał z buców swych wyprawić. Jaki z buców, dziewczyno, chora? Czy jesteś czasem chora? Toż to Jagna. O co chodzi? Czy coś dziecku tutaj grozi? Jagno, czemuś taka blada? Co się stało, opowiadaj. Nie ma czasu na powieści. Mam ja straszne dla was wieści. Herod zwąchał się z szatanem. Chce być teraz świata panem. I to razem uradzili, by Jezus kadzić zerwili.
cały dzisiaj tej krainie może krwi niewinnej spłynie. To sam hetman zaraz będzie. Uciekajcie, byle prędzej. Nie możemy dziś uciekać. Dziecię słabe, trzeba czekać. Patrzcie, idzie hetman w dali. Już nas tylko Bóg ocali. Bóg ocali nas na pewno, ale teraz chodźcie ze mną. W środku trzeba dziecię schować. Chłopcy, tutaj drzwi pilnować. No, rozprawa jest już bliska. Wszyscy więc na stanowiska. W zakład swoje skrzydła kładę. Damy hetmanowi radę. U Herada ja już służę lat 20, może dłużej. W iluż bitwach zwyciężyłem, ile razy ranny byłem. Nigdy ja się nie poddałem, za Herada krew przelałem. Zawsze w niego ja wierzyłem, życie gotów oddać bym. A tu teraz dla dziecko, idę zabić małe dziecko. Co ja robię, dobry Boże? Po co takiej chwili dożył? Tysiąc dzielnych żołnierzy w tej krainie mordzi szerzy. Nigdy ja się nie poddałem, nigdy ja się nie odważę zabić, spełnić to, co rozkaz każe. Zabić dziecko, lecieć muszę, chociaż ból jest całe duszy. Hej, pasterze, zejść mi z drogi. O, pan hetman, Boże drogi! Co też pana tu sprowadza? Rozkaz mi wydała władza, więc zejdź z drogi. Nie słyszycie? Jak nie, zapłacicie życiem. Zabić nawet ja gotowy. Ale hetman dziś nerwowy. Cóż za rozkaz to szalony, przygnął cię tu w nasze strony. Może matku, on zdradziecko przybył zamordować dziecko. Skąd to wiecie? Zdrada, zdrada. Muszę walczyć, trudna rada. No hetman, rocznij w górę i wolisz też dostać kulę. Oto żarta, co to znaczy? Nic! Pójdę mi z Maciem. Cześć, Macie. Oczom własnym ja nie wierzę. I to mają być pasterze. A na co dzień tacy święci. Nie jesteśmy już pastuchy. Już ochrony mam więci. Ja oka, odbiór. Cóż, załatwione, poleciste. Mamy tego terrorystę. Świetnie, chłopcy, dawać tego złego sługę diabelskiego. Patrzcie, to zabić chciałeś, lecz się nieźle wypakowałeś. Co my teraz z nim zrobimy? Teraz wolno go puścić. Co? Jak to? Ja nie wierzę. Hej, nie krzyczcie tak, pasterze, bo Jezusa obudzicie i go jeszcze przestraszycie. Dobrze, cicho już będziemy, ale puścić go nie chcemy. Dobrze mówię, Mario droga, wszak on chciał go zabić Boga. Nie, on nie chciał krzywdy dziecka. Obca jest mu niej zdradziecka. Znam ja jego serce lepiej. Matką Boga jestem przecież. Pytam na niebo cię, hetmanie. Powiedz szczerze na pytanie. Zabiłbyś Jezusa mego? Nie wiem, czy mi uwierzycie, lecz przysięgam na me życie. Obym ja się nie mógł zbawić, jeśli chciałem go tu zabić. Po coś więc tu do nas przyszedł? Jam ratował jego życie, aby inny go nie zabił. Jam się właśnie sam tu zjawił. Musiałem przyjść rozkaz przecie. Miałem taki rozkaz przecie. Przyjść musiałem, ale wiecie, chciałem porwać gdzieś i schować. Przed Herodem uratować. Ja mam honor i żyję. Dziecka nigdy nie zabiję. Jam żołnierzem jest mi bratem. A więc jesteś nam tu bratem. Puśćcie go, mili panowie. Leś hetmanie, myślę sobie, po co wracać ci do dworu? Tam są ludzie bez honoru. Zacznij Jezusowi służyć. Zostań z nami jak najdłużej. Wierną służbą zbawisz siebie. Zmarzysz grzech i będziesz w niebie. Jeszcze dla mnie przebaczenie? Zdawuj grzechów odkupienie? Gdy żałujesz, tak się stanie. To jak? Idziesz czy zostajesz? Więc od dziś ten służyciel, Bogu w dziecku zrodzonemu. A więc witaj, bracie drogi. Wejdźże w nasze niskie progi. Jutro długa droga czeka, więc niech każdy z nas nie zwleka. Tylko idzie odpoczywać, pozmęczony każdy chyba. Ale jeszcze razem na noc zaśpiewajmy na dobranoc. Yeah.
udali, wszyscy zdrowi, wszyscy cali. Egipt gościć będzie Boga, ale szybko mnie trwoga. I powrócą dni wesela, wróci Pan do Izraela. Bo tu musi ludzi zbawić, zgładzić grzech swój lub wybawić. I tu umrzeć mu trzeba, by otworzyć nam kraj nieba. Trzeba jeszcze, moi mili, byśmy teraz zobaczyli, co z Herodem, jak króluje. Mówią, że się coś źle czuje. Zasapałem, ale by Heroda męczyć, warto było się pomęczyć. Wziąłem teraz z sobą dzieci, że zawsze jakoś czas im zleci. Dzieci, dzieci, chodźcie tutaj, obserwujcie. Pracę taty obserwujcie. Tato, zimno, ja się tu studzę, no i strasznie się tu nudzę. Nie kręć mi się koło nosa, macie dzieci papierosa. Usiąść, patrzeć, obserwować, tato będzie tu pracować. No Herodzie, dość już spania, przyszła pora umierania. Jakie winy, taka kara, już się twa przebrała miara. Lety, co ty, hej szatanie, co wyprawiasz, co się stanie? Cóż Herodku, jak się rzekło, kara wina, zbrodnia, piekło. Smole będziesz już królować, powiek wieków się gotować. No, no Heroda brać wziateczki. Hej, ja żyję, to za wcześnie. Przykro mi, umarłeś we śnie. Czekaj, już na ciebie czeka piekło. Oj, przyjmiemy cię tam ciepło. No, dziadeczki, brać Heroda. I do ognia na kosteczki. Idziemy ciąć Heroda w kosteczki i smażyć go na skwareczki. Tak to zbrodnia nie popłaca. Jaka praca, taka płaca. Człowiek musi popracować, żeby w niebie wylądować. Lecz zostawmy już Heroda, nie jest nam go wcale szkoda. Czas już leży na zakończenie. Spójrzmy jeszcze tu na scenie. Stoi święta już rodzina. Maria czule tuli syna. Nim inni się zebrali. Jedni bliżej, inni dalej. Pastuszkowie, aniołowie, Jadna, Hetman, trzy królowie. Oni byli z nim w potrzebie. Teraz wszyscy są już w niebie. My do nieba też idziemy. Kiedyś z nimi tam będziemy. Bo za dobre, święte życie Bóg nagrodzi nas obficie. Trzeba o tym nam pamiętać. Zwłaszcza teraz, kiedy święta są Bożego Narodzenia. No to koniec. Do widzenia!